Ewelina Baran, Michał Rokowski, witamy w telewizji region. Dzisiaj zapraszamy państwa na Świętokrzyskie Mazury, czyli do powiatu Staszowskiego. A dlaczego o tym powiecie mówimy Świętokrzyskie Mazury? O tym w dalszej części programu. A powiemy też o tym y że powiat Staszowski, oni można śmiało powiedzieć, że to taka kolebka starych polskich, szlacheckich, magnackich rodów. Właściwie co krok to można tam napotkać jakiś stary zamek, pałac, pałac, zamek, jakieś ruiny. Jednym słowem, miejsca, które bardzo świadczą o bogatej historii tego powiatu. Taki szlak, takim szlakiem pałaców Staszowskich na pewno w tym programie się przejdziemy, ale pokażemy także w tym programie Państwu prywatną orkiestrę dentą, która naprawdę daje czadu. Orkiestra, która daje Czadu, warto usłyszeć to, warto zostać z nami, ale będzie też coś dla prawdziwych mężczyzn, ale chyba nie tylko mężczyzn. Powiemy o bogatych tradycjach militarnych powiatu Staszowskiego, ale nic dziwnego, bo właśnie tam wykuwano jedną z najsłynniejszych polskich szabel, tak zwaną Staszówkę. O tym będziemy rozmawiać, a pokażemy troszeczkę bardziej współczesne militaria. To prawdziwych wszystko mężczyzn. prawdziwych mężczyzn, tak, na pewno u nas też nie zabraknie mężczyzn w mundurach. Dokładnie. To wszystko w naszym programie. Zostańcie Państwo z nami na początek historia. Podróż w przeszłość po ziemi staszowskiej warto zacząć od stolicy powiatu, czyli Staszowa. Miasto zachowało wiele zabytków. Większość z nich to 18-wieczne domy murowane. Z tego okresu pochodzi również ratusz. Najcenniejszym zabytkiem Staszowa jest 15-wieczny kościół pod wezwaniem Świętego Bartłomieja. Znaczącą rolę w historii miasta odegrali Żydzi. Byli właścicielami warsztatów garncarskich, produkujących m.in. fajki zwane stambułkami, które eksportowano na Bliski Wschód. Do tej pory zachował się cmentarz żydowski, a pamiątki związane między innymi z historią miasta można zobaczyć w Muzeum Ziemi Staszowskiej. Wiele skarbów z przeszłości znajdziemy także w okolicach Staszowa. To zespół parkowo-pałacowy w Kurozwękach, należący do rodziny Popielów. Przyciąga i wciąż zaskakuje turystów wieloma atrakcjami. Obecnie studenci z technicznych uczelni niemieckich dokonują tu pomiarów budynków, które posłużą do trójwymiarowej archiwizacji. A to już Konie Młoty. Właśnie trwa remont po budynku klasztornego. Już niebawem w tym miejscu powstanie Muzeum Czynu Niepodległościowego. Konie Młoty to rodzinna miejscowość kapelana radomskich robotników księdza Romana Kotlarza. Z powiatem jest związanych wiele wybitnych postaci, takich jak Łukasz Opaliński, właściciel Rytwian, współtwórca pierwszego polskiego czasopisma Merkuriusz Polski, książę Maciej Radziwił, budowniczy teatru polskiego. Jednym z najcenniejszych zabytków powiatu, nie tylko w skali kraju, ale Europy, jest pokamedulski zespół sakralny z początku XVII wieku. Dawna pustelnia, skrywająca tajemnicę konwentu o surowej regule milczenia, dziś staje się azylem dla uciekających od hałaśliwego świata. W powiecie znajdziemy setki zabytków, począwszy od kapliczek, kościołów, synagog, dworów, skończywszy na pałacach i zamkach. Każdy z nich jest bezcennym skarbem. A ze mną pierwszy gość, pan Andrzej Kruzel, wicestarosta powiatu Staszowskiego. Witam, panie starosto. Dobry wieczór państwu. I na początek: Czy największą atrakcją powiatu Staszowskiego jest historia? To jest jeden z elementów ważnych dla powiatu, ponieważ oprócz tych elementów historycznych zabytków, które pozostały po starej historii bardzo bogatej, jest wspaniałe dobra przyrody, czyli pozostałości po dawnej puszczy sandomierskiej, bo historia Powiatu Staszowskiego, naszej małej ojczyzny Ziemi Staszowskiej, wiąże się z daleko historią sięgająca początku państwowości Polski. No właśnie, pierwsze wzmianki to 1241 rok. 1241, XIII wiek, to okres najazdów tatarskich, udokumentowane zdarzenia, między innymi z naszego terenu w Tursku. To jest gmina Połaniec, leżąca na terenie naszego powiatu, gdzie odbyły się bitwy między Tatarami a Wojskami Polskimi. I tak na terenie powiatu właściwie co kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, toczyły się bardzo ważne, bardzo krwawe bitwy. Ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć o, o mieście, czy o powiecie też. Ten powiat, to miasto zawdzięcza bardzo dużo właśnie znanym, starym polskim rodom szlacheckim. Który byśmy wymienili na początek? Który jest najważniejszy? Rody związane z ziemią naszą, z powiatem starszowskim sięgają okresów bardzo wczesnych, to jest XII, XIII wiek, rody Kurozwęckich, cała historia związana z Bitwą Grunwaldzką, z XV wiekiem. Później historia XVI-wieczna, Hieronim Łaski. Nadanie praw miejskich. Nadanie praw miejskich. W tej chwili obchodzimy równorocznicę, 485. rocznica nadania praw miejskich dla miasta Staszowa, stolicy naszego powiatu. Właśnie Hieronim Łaski był taką osobą, która chyba właśnie... Rozwinęła Staszów, tam pojawiły się wtedy manufaktury, pojawiły się miejsca, gdzie właśnie produkowano, produkowano czy wytwarzano wtedy, tak się chyba mówiło szable Staszówkę. Czy możemy coś o tej szabli powiedzieć? No, staszówka, no sławna w ogóle, jeśli chodzi o militaria. Jak podają źródła y, historyczne, te szable były używane między innymi w bitwie pod Wiedniem używane były w bitwach polsko-kozackich. Była dobra szabla na turków. Była bardzo dobra szabla. Była w tamtym okresie bardzo sławna i używana przez ówczesne wojska polskie. Warto też wspomnieć o tej takiej współczesnej historii, historii wojny, II wojny światowej. No, czy w ogóle nasza Ziemia jest związana z historią? To nie jest tylko Druga wojna światowa, ale. To są też powstania. To są też powstania. Między innymi Uniwersał Połaniecki to są okresy przedzaborowych zrywów, yy, walki o utrzymanie niepodległości. To jest okres późniejszy, 1915. Walki związane z legionami Piłsudskiego, powstania styczniowe. Sławne bitwy pod Jurkowicami i pod Staszowem, gdzie Kościuszko ze swoimi wojskami, obozując w połańcu, toczył walki niepodległościowe. I ślady tych walk można właściwie na terenie całego powiatu zaobserwować. Ale zaczęliśmy od historii, ale oczywiście, tak jak pan starosta powiedział, historia to nie jedyna atrakcja i nie jedyny walor powiatu Staszowskiego. To teraz dalej o tych walorach i później kolejna rozmowa. Powiat Staszowski leży w południowo-wschodniej części województwa Świętokrzyskiego. Od stuleci był to region typowo rolniczy z drobnym przemysłem. Powiat znany jest przede wszystkim z kopalni siarki w grzybowie, elektrowni w połańcu, smacznych owoców, a także z licznych pamiątek historycznych o bezcennej wartości. W przeszłości ziemie te były we władaniu najzamożniejszych rodów magnackich. Niektórzy z potomków mieszkają nawet na terenie powiatu. Przebiega tędy wiele szlaków pieszych i rowerowych. Można tu znaleźć pałace, synagogi oraz piękne świątynie. Z Ziemią Staszowską było związanych wiele zacnych osób, duchownych, uczonych, artystów, pisarzy i polityków. To także miejsce wielu bitew oraz zrywów narodowo-wyzwoleńczych, ale przede wszystkim to doskonałe miejsce, gdzie można wypocząć. Bogatą historię uzupełniają liczne walory przyrodnicze przyciągające coraz więcej turystów. Sprzyja temu powiększająca się baza noclegowa i gastronomiczna, oferująca usługi o wysokim standardzie.